Panie trenerze, przed meczem pan mówił, że to nie będzie łatwy pojedynek, że to są bardzo utalentowani zawodnicy. No i faktycznie to był wojna na parkiecie, ale no jednak tutaj bardziej doświadczona drużyna Chromika. Co zawiodło? Co w tym meczu, że przegraliście? No to na gorąco też nie ma co oceniać. Ja gratuluję przede wszystkim przeciwnikowi bardzo dobrego spotkania. Zasłużone zwycięstwo. 4 kwarty wygrane wraz z dogrywką. My zagraliśmy praktycznie 1 kwartę i potem z minuty na minutę było coraz gorzej. Prowadziliśmy 40-21, było plus 19. Chłopcy, tak jak mówiłem, z nadarzenia skakali po głowach, bili się ambitnie i to też ich poniosło. Trafili w odpowiednim momencie parę trójek i to też poniosło drużynę. Co zabrakło? No, przede wszystkim też w dużej mierze ja uważam, że nie przegraliśmy, bo może nam nie wpadać z dystansu, ale żeśmy słabiej bronili i nie potrafiliśmy się przeciw temu przeciwstawić. Straciliśmy 91 punktów, fakże po dogrywce, ale to jest ten klucz. Drugi temat, przy przewadze, gdy prowadzimy 20, wszyscy myśleli, że będzie fajnie i każdy zostanie bohaterem i zdobędzie punkty. No niestety tak się nie skończyło. Jak ja powtarzam, turniej trwa 3 dni, jeszcze jest wszystko przed nami, ale na pewno będzie ciężko. Na dodatek, żeśmy stracili Darka Kalinowskiego, więc mają okazję pozostali się pokazać grania. Panie trenerze, to taki kubeł zimnej wody, no ale może dobrze, no mamy jeszcze 2 spotkania, musimy wygrać, awansować do finału i tyle po prostu. Tak jak pan powiedział. Ale chciałbym jeszcze zapytać, faktycznie ta młoda drużyna, bardzo ambitna, bardzo dynamiczna, bo i zbiórki pod swoim koszem i na tablicach walczyli, no coś niesamowitego, naprawdę jest tu wielu utalentowanych. Nam jakby w pewnym momencie, nie wiem, brakowało takiej dynamiki i czegoś takiego, nie wiem, czy to jest tylko takie moje spostrzeżenie. Zawsze z boku będzie wyglądało przy niższej drużynie, że ta wyższa ma problemy, a to wygląda, że potem musieliśmy gubić i gdzieś w spotkaniu nie mógł funkcjonować nasi wysocy, bo po prostu byli mijani przez niższych zawodników i trzeba było coś tam zmieniać i próbowaliśmy wszystkiego, co się dało. Nawet równie dobrze mogliśmy mecz tam wygrać, bo mieliśmy ostatnią piłkę, faktycznie Anduan, akcja, można było skończyć. Jakieś déjà vu mi się wraca z poprzedniego roku, ale nie możemy tak grać. Jeżeli myślimy o grze dalej i myślimy o tym awansie, gdzie tutaj wszyscy są naładowani tym, żeby to zrobić, ale pamiętajmy, tak jak powtarzałem, się skupmy na najbliższym meczu i walczmy. Okej, my możemy mieć cele, ale celem nadrzędnym jest przede wszystkim walka, a przede wszystkim poprawa naszej obrony i nie możemy też wobec siebie mieć jakieś pretensje, bo jak zaczynamy wobec siebie mieć pretensje, to raptem te morale drużyny spada. Ja powtarzam, mamy turniej, trwa 3 dni, wierzę, że chłopcy się podniosą i pokażą rzeczywiście, jak potrafią grać w koszykówkę. Tu będzie jednak najważniejsza głowa, tutaj zadanie trenerów, żeby no, odbudować ten zespół. Ja uważam jedną rzecz, mamy doświadczonych zawodników, więc jeżeli chodzi o obwodowych, bo jednego już nie mamy, bo Darka raczej nie będzie, a pozostali zawodnicy, czy mamy drużynę, która udźwignie, no wierzę w to z całego serca, ale mówię, to też są ludzie i też popełniają błędy, więc w dzisiejszym meczu drużyna z Nadarzyna była lepsza i gratuluję im jeszcze raz zwycięstwa. Jeżeli myślimy o jakiejkolwiek grze, to musimy przede wszystkim mocniej bronić, bo się okazuje, że nie tylko atakiem, ale przede wszystkim obroną się mecze wygrywa. Nic, panie trenerze, walczymy dalej jeszcze 2 dni, tak jak pan powtarza i jutro spotykamy się, prosimy kibiców o to, żeby wsparli naszą drużynę i walczymy. No zgadza się, na dobre i na złe, żeby byli z nami i cały czas dopingowali. No, dzisiaj naprawdę w pewnym momencie nas też to poniosło. No, nie udało się skończyć. Duchota, może skwar, może nie ta godzina. Wszystko możemy sobie tłumaczyć, ale no ja powtarzam, mówię jeszcze wielkie gratulacje dla Nadarzyna za serce, jakie oddali, a przede wszystkim no, spokój, bo oni nic nie musieli, a mogli i to zrobili, a my musieliśmy i tej presji widocznie w tym meczu żeśmy nie udźwignęli, ale jeszcze mamy 2 mecze, gdzie jutro Szczecin gra o życie i my też. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia na jutro.